Kazanie św. Augustyna biskupa. W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba. Podążajmy tam sercem razem z nim. Posłuchajmy apostoła, który mówi: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze. Nie do tego, co na Ziemi. Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa. Cierpi jednak na Ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios. Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Oraz, byłem głodny, a daliście mi jeść. Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z nim, z nim też radować się pokojem niebios. On, który tam przebywa, jest również i z nami. A my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim BÓstwie, mocy i miłości. My nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim. Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas, nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi słowami. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego, który jest w niebie. To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności. On jest naszą głową, a my jego ciałem. Tak więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko on, bo i my nim jesteśmy dzięki temu, że stał się synem człowieczym dla nas, a my synami bożymi przez niego. Tak więc, mówi apostoł, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Nie jest powiedziane tak też jest z Chrystusem, lecz tak też jest i z Chrystusem. Chrystus więc ma wiele członków, ale jedno ciało. Chrystus stąpił z nieba przez miłosierdzie i wstąpił tylko on sam, a my z nim przez łaskę. I tak tylko Chrystus stąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez to nie utożsamiamy bynajmniej Chrystusa jako głowy z Jego ciałem, lecz stwierdzamy nierozdzielną jedność ciała z Jego głową.